Według organizatorów Open Air Festiwalu każdego dnia jest tu 60 tysięcy openerowiców. Czy wiedzą, co to jest Brexit? Dlaczego zastanawiają się nad tym tematem? I jakie mają zdanie na temat ewentualnego polexitu? Pytaliśmy na terenie 15. edycji Open Air Festiwalu. Brexit? Oczywiście wiem, mieszkam w Londynie. Jest to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, planowane, które zostało przegłosowane w tym referendum 23 czerwca. Brexit! Boże, tak, słyszałam o tym ostatnio, bo teraz akurat wyjeżdżam do Anglii, do pracy i obiło mi się to uszy, czy jest w ogóle sens jechać. To jest opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Dlaczego to Cię interesuje? Interesuje mnie to, bo mieszkam w Londynie, ale nie przejmuję się tym, bo póki jestem tam, raczej nic mi nie grozi. Ja mam wciąż trzymane miejsce na University of Manchester. Trochę się zaczęłam bać, szczerze mówiąc, bo słyszałam, że fees mają zostać podwyższone dla ludzi spoza Unii Europejskiej. I jeżeli ludzie z Europy mają być traktowani jako international students, to myślę, że dużo utracimy, jeśli chodzi o studentów. Zdecydowanie funt ostatnio spadł i no nie jest to dobre dla ekonomii. Piszą mnie komentarze typu wyszli to wyszli, ich sprawa, bo wiadomo, że to wpłynie ekonomicznie na całą Europę. W Emiratach Arabskich następnego dnia skończyły się wszystkie funty do godziny 16. Bo wszyscy Anglicy wykupili je, bo tak spadła waluta. Moim zdaniem powinniśmy wyjść z Unii. Nie, myślę, że to byłby błąd. Ja zdecydowanie jestem eurofilem, zdecydowanie nie jestem żadnym eurosceptykiem i wierzę w idee integracyjne. Wierzę, że pod wszelkimi aspektami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi głębsza integracja nam służy. Myślę, że absolutnie nie, bo Unia nam daje za dużo dobrych rzeczy. Uważam, że połowy tak naprawdę nowych obiektów w Polsce by nie było, gdyby nie dotacje z Unii Europejskiej. Także myślę, że to byłby ogromny błąd. Pozyskujemy za dużo, przynajmniej w mojej okolicy, czyli w Polsce wschodniej. No i Schengen. To jest dla mnie najważniejsze, więc ja bym, broń Boże, nie chciała tego. To zależy, czy odeślą nam Tuska, czy nie.